Hej, mam dla ciebie zadanie. Masz dla mnie zadanie? Tak. Jest grupa martwych świrusów. Na zachód od kładki ugrzęźli w błocie. Chcę, żeby ktoś ich powyciągał, a potem spalił. Jasne? Robota na bagnach. Tak. Znajdź kogoś innego, jestem zajęty. Hej, przecież znalazłem ciebie. Nie wiem, co Mike nagadał ci na waszej wycieczce, ale mamy robotę. Tutaj. Hej. Skizo, on nie może iść z tobą, bo idzie ze mną. Zdaje się, że z tobą nie gada. Tak, a ja gadałam z Mike'iem. Muszę uderzyć do syfu, a on idzie ze mną. Jasne? Jak mówiłem, zajęty. Dobra, ale jak wrócisz, masz przyjść do mnie. To idziesz? Gdzie? A to ważne? To powiesz mi, gdzie idziemy? Powiem. Ricky, nie mam czasu ani na twoje odpały, ani Skiza. Chodź, pokażę ci. Mike mówił, co zrobiłeś. Niczego nie zrobiłem. O tym, że jeśli zapieczętujemy jaskinię, powstrzymamy hordy. Nigdy nie powiedziałem, że je powstrzyma. Może spowolni. Słuchaj, zmierzasz do czegoś konkretnie? Tak. Po prostu pomyślałam, że może postanowiłeś zostać. Znaczy, nie tylko z powodu Boozera, ale dlatego, żeby pomóc. Tak sobie pomyślałaś. Wiesz, swego czasu robiłem sporo kursów. To prawda, ale nic więcej i dobrze o tym wiesz. A teraz nagle pomagasz Mike'owi zapieczętować jaskinię. I co mam niby o tym myśleć? Tutaj. Wiesz, kilka tygodni temu straciliśmy człowieka, jak się popsuło. To wtedy wyłączyło respirator w szpitalu. Respirator? O Boże, Ricky, rozejrzyj się. Jak potrzeba ci respiratora, to już i tak nie żyjesz. A jakby to był Boozer? Tak, tak właśnie myślałam. Zrozum, nie mamy zasilania od prawie 2 lat, ale transformatory i kable są w dobrym stanie. Przynajmniej te tutaj. Chcę jechać na północ i sprawdzić elektrownię wodną. Chcę wiedzieć, co się stało. Nie, jaka eskorta? To robota dla Skiza. Nie potrzebuję eskorty. Mieszkałeś tam i znasz teren o wiele lepiej niż inni. Deacon, prosiłeś o moją pomoc, prawda? Teraz ja proszę o twoją. Dobra, super. Idę zgarnąć kilku chłopaków, nie, którzy... Nie, rób tego. Nie, zrobimy to po cichu. Jeśli natrafimy na ludzi Copelanda, to ja ich załatwię, ale dzikie tereny roją się od wieczystych i innych sukinsynów. I Bóg wie czego, jak pójdziemy z ludźmi, to będzie już po nas i tyle. No tak, ale... Nie, zrobimy to po mojemu. Szlak. Dobra, okej, idziemy. Słuchaj, Ricky, muszę cię o coś zapytać. Kilka nocy temu, w szpitalu... Ty palnęłabym ci w łeb? Nie. Serio? O, a wyglądałaś raczej jakbyś... Zabrałabym cię na zewnątrz i dopiero potem to zrobiła. O, jasne. Tak, żeby, no wiesz, nie zbryzgać krwią sprzętu medycznego. Aha, dokładnie. Jak wcześniej ruszymy, zdążymy wrócić, zanim się ściemni. O ile nic nie pójdzie nie tak. A co może pójść nie tak? Przecież dowodzisz. Zaznaczyłem ci na mapie drogę, jedź nią. Jest tam kilka obozów maruderów, które lepiej ominąć. Tak, kumam. No jak tu w ogóle trafiłaś? Nigdy cię o to nie pytałem. Chyba tak samo jak wszyscy. Kiedy się zaczęło, byłam setki kilometrów od domu. Gdy wróciłam, nikogo już nie było. Skąd pochodzisz? Wychowałam się w miasteczku niedaleko Porta. Pracowałam w mieście, nocowałam u znajomych, wracałam do domu na weekend. W wielkim mieście? No jasne, tyle że w Oregonie. I jak z tobą było? W sensie, jak ci się udało stamtąd uciec? Nie wiem, chyba miałam szczęście. Drogi na całym wybrzeżu były zablokowane, wszystko wyglądało jak jeden wielki parking. Dolina Willamette przypominała strefę wojenną. Wyjeżdżając, mówiłam znajomym, żeby wiali. Chyba mnie nie posłuchali. Podobno zrzucili tam atomówkę. Na Portland? No tak.
słyszałam, ale to chyba nieprawda. Pewnie byśmy to odczuli, nie? No, czyli ty i Adi. Masz jakiś problem? Ja? Nie, no co ty? Po prostu nie wiedziałem. Jeździłaś z nami dość długo, ale jakoś nigdy to nie wypłynęło. Byłam jak ty. Wydawało mi się, sama nie wiem, że trzymanie się na dystans to najlepszy sposób na przetrwanie. Okej, słuchaj, mogłem nie pytać. To nie moja sprawa. Właśnie dlatego jestem w obozie. Wiesz, to szansa na normalne życie. No to powodzenia. No nic poważnego. W sensie ja i Adi. Dla mnie wyglądało to inaczej. No, wiesz, ostatnimi czasy wszystko dzieje się szybko. Wiesz, o co chodzi? Nie wnikam. Muszę ci coś powiedzieć. Al! Ja, słuchaj, doceniam, że wstawiłaś się za mną. Za mną i Buzerem. Znaczy, przed żelaznym Majkiem. Wow, robisz się miękki. Chwal się. Nigdy mi za nic nie dziękowałeś. Wiesz, bo może nigdy nie miałem powodu. Okej. Okay. To gdzie byłeś tamtego dnia z żelaznym Majkiem? Zaraz. Przecież podobno ci o tym opowiedział. Nie był zbyt rozmowny. Znam żelaznego Majka od dawna i szczerze mówiąc, chyba nigdy wcześniej nie widziałam go takiego, sama nie wiem, zdołowanego. To gdzie byliście? Sherman's Camp. Słyszałam, że to Świrusowo. Zgadza się, ale nie było wyboru. Chciałem zapieczętować jaskinię, powstrzymać hordy. Majek wiedział, gdzie znajdowało się biuro zezwoleń górniczych. Zgarnęliśmy kilka map, miał namierzyć materiały wybuchowe. Radio ci szwankuje, bo brzmiało, jakbyś zgłosił się na ochotnika do jakiegoś gówna. A teraz robię kurs z tobą, nie? Jest. Chciałeś się wymigać od roboty. Okej, tu mnie masz. To co się stało, bo coś się musiało stać. Nic, Ricky, nic się nie stało. Nic ci nie powiedział? Nie, nie, nic nie powiedział. Sama mówiłaś, że Mike nie jest specjalnie rozmowny. Dobra, widać już tamę. Zwolnij przy bramie. Nie wiadomo kto lub co może tam siedzieć. Jasne. Wygląda spokojnie. Spodziewasz się kłopotów? Ta, zawsze. A jak w nie wpadniemy, to po nas. Dobra, chodź. Chcę sprawdzić przepływ. Gdzie idziesz? Tędy. O nie, nie, nie. Hej, coś tu nie gra. Powinno wypływać więcej wody. O tam. Tak? Tak, a słyszysz to? Co, co? Dokładnie. Gdyby pracowały turbiny, słyszałbyś stąd buczenie przewodów. Co tam się stało? A? To samo, co ze wszystkimi mostami. Spryciarze w mundurach uznali, że wysadzanie ich pozwoli powstrzymać nadejście hordy. Hordy uchodźców czy hordy świrusów? No, w sensie tacy jak Copeland? Pewnie jedno i drugie. Dobra, chodź, muszę to sprawdzić. Chodź, dotknij tego. No chodź. Co ty? Dobra. I co, czujesz coś? Nie. Dokładnie. Gdyby woda płynęła, turbiny by cały czas wibrowały. Idziemy. Tutaj w górę musimy się dostać aż na szczyt, o tam. Ty prowadzisz. Widzisz te rury? To są tak zwane zastawki. Ciśnienie w zbiorniku rośnie i zwiększa się przepływ wody, dzięki czemu można dużo łatwiej zasilić turbiny. Skąd ty w ogóle wiesz takie rzeczy? Z ojcem i braćmi naprawialiśmy samochody i inne takie. Stary załatwił mi robotę w Boeingu, jak miałam 17 lat. Uczyłam się zaocznie, miałam zostać inżynierem, mechanikiem i wtedy wszystko chuj strzelił. Widziałaś ich potem? Swojego ojca, braci? Nie.
trzeba coś wykombinować. No to będzie ciekawie. Co teraz? Kto? Czekaj, co się dzieje? Co ty robisz? Jeździliśmy razem tylko przez kilka miesięcy, ale przez ten czas nigdy nie widziałam, żebyś zrobił coś dobrowolnie. Jedno z nas musi tam zeskoczyć i odetkać w lot. Więc to będę ja. Ale oczywiście możesz czekać i patrzeć. Okej, teraz albo nigdy do roboty. No, niezły syf. Ale chyba uda mi się to ogarnąć. Weź wróć do turbiny. Zobacz, czy w ogóle wibruje. Nic. Chwileczkę. Tak, sprawa załatwiona. Czujesz te wibracje? Tak, ale prąd ciągle nie płynie. Co? Szlak. Nie może być łatwo, prawda? Dobra, chodź. Sprawdzimy transformatory. No to... co właściwie stało się z twoim ojcem i braćmi? Nie wiem. Przez całą drogę próbowałam się do nich dodzwonić. Ciągle było zajęte. Jak dotarłam na miejsce, nikogo nie zastałam. Cała okolica była wyludniona. Wszędzie leżały ulotki, nakazy ewakuacji. Sprawdziłam najbliższy obóz dla uchodźców, ale został opanowany. Wszyscy byli martwi. Wszędzie były świrusy. Jezu, Ricky. Strasznie mi przykro. Wiesz, to było dawno temu. Te zasilają linie biegnące na południe. Okej, wiesz może co z nimi, tak? Nie, nie mam pojęcia. Okej. Może było zwarcie w skrzynkach przyłączowych turbiny. Zejdziemy i sprawdzimy to. Dobra? Aha, spoko. No to jak to jest z tobą, Iskizę? Bo mam wrażenie, jakbyś zawsze była o krok od rozszarpania mu gardła. Kiedyś przełapałyśmy go z Ady, jak ukrywał się przed naszą chatą, kiedy brałyśmy kąpiel. Co? O rany, to jakiś podglądasz. Powiedziałam mu, że jak jeszcze raz odwali taką akcję, zobaczy, kto ma większego gnata. Jezu. Wiesz, skoro była tam Ady, to Skizo pewnie nie patrzył na ciebie. Gdyby nie ja, wykastrowałaby chujka jak nic. Auć. No nie? Nigdy nie wkurzaj babki, która umie używać skalpela. Dobra, podsadź mnie. Okej, spoko. Gotowe. I proszę, brama otwarta. Rusz się, pomieszczenia przyłączowe są gdzieś tutaj. O Boże, co tu tak śmierdzi? Gniazdo świrusów. Oceniając po zapachu, trochę ich jest. Trzymaj się blisko. Ile masz tych mołotowów? Dosyć. Dobra. Pamiętasz, co robić? Ty podpalasz, ja rozwalam. Minęło trochę czasu, ale pamiętam. Zwalczymy to. Oh. Mam wszystko.
czas na pieczyste. Żyjesz? Tak. Naprawdę nie przepadają za gośćmi, co? A dziwisz im się? To lepiej, żeby się do tego przyzwyczaili. Wiesz co? Od dzisiaj będzie to teren obozu Lost Lake. Władza w ręce ludu. Dobra, sprawdźmy jeszcze skrzynki przyłączowe i spieprzajmy stąd. Mamy to. Gotowy? Tak. Dobra. Tak! Houston, mamy zasilanie. Dobra robota. Bez ciebie by się nie udało. Chodź, poszukamy czegoś do zablokowania drzwi. Nie chcę przyjeżdżać tu co miesiąc, żeby sprzątać to gówno. Czekaj, czekaj, będziesz tu za miesiąc? Co? Nie, nie wiem. Może po prostu... Jezu Chryste. Ja sobie robię dik, idziemy. To czemu pytałeś o mojego ojca i braci? Sam nie wiem. Po prostu nigdy wcześniej o nich nie wspominałaś. Przepraszam, jeśli... Może w ogóle nie chciałaś o tym rozmawiać. Nie, spoko. Właściwie to przypomniało mi się coś, o co chciałam cię zapytać, kiedy jeszcze jeździliśmy razem. Okej, Ricky. Ricky, nie teraz. Możesz spytać mnie później. Co nie... Hej, hej! Chodź, musimy ruszać. Hej, nigdy nie pytałeś, czemu przestałam jeździć z tobą i Buzerem. A niby czemu miałem pytać? Od początku wiedziałem, przez pierdolenie żelaznego. Boże, Ricky, serio, musimy do tego wracać? Jeździliśmy razem jakieś, sama nie wiem, kilka miesięcy. Daj spokój. No dobra. Dobra. Była taka jedna noc, którą bardzo dobrze pamiętam. Na zewnątrz padał śnieg, a Buzer chrapał. Pamiętasz, jak potrafił chrapać? Przysięgam, myślałam, że nam ściągnie na głowę tak, całą hordę. Niewiele się zmieniło. Tak czy inaczej, pewnie myślałeś, że wszyscy już dawno śpią i siedziałeś sam na zewnątrz, czyli w sumie jak zwykle, wpatrując się w coś. Nie spałeś całą noc. Pokaż mi to zdjęcie. Proszę cię. Wtedy zrozumiałam. Co zrozumiałaś? Że nie chcę skończyć tak, jak wielu z nas tutaj, jako więzień przeszłości, uciekając przed tym, co było, tylko chcę patrzeć naprzód. Okej? Nie wstecz. To nie jest tak, jak myślisz. Okej? Chodź. Na ziemię. Jesteś pewna, że to oni? Widziałam, co ma na plecach. Jesteśmy z obozu Lost Lake. Żelazny ma z wami rozejść. Świetny pomysł. Spróbujemy jeszcze raz. Trzymać się blisko Carlosa, nie?
naprawdę zostawimy was tutaj, żebyście się wykrwawili, co? Ścirus pewnie się ucieszą! Przecież tego chcecie! Wszyscy iść po prostu do diabła! Tam dopiero się ukorzycie, co? Okej. To już chyba ostatni. Nie mam pojęcia. Kiedyś miałem do czynienia z kilkoma ćpunami, którzy zachowywali się podobnie. Chyba byli na PCP albo podobnym głównie. A, sól do kąpieli, pamiętasz? Zrobiła się popularna, zanim wszystko szlak trafił. Tak, fakt. Chodź, zobaczymy, czy nie uszkodzili nam maszyn. Naprawdę myślisz, że rozum żelaznego Majka z tymi sukinsynami się utrzyma? Sama nie wiem. Jebanie wieczyści, po tym, co zrobili z ręką Buzera, po tym, co zrobili Lisie. Co? Jeden z tych gości trzymał to w dłoni. Co się stało? Mieliście z nim jakieś kłopoty, ty i Buzer z Wieczystymi, zanim ukradłeś te antybiotyki? Nie. Sam nie wiem. Słuchaj, cokolwiek Carlos myśli, że zrobiłem, będzie bez porównania z tym, co jemu zrobię, jak tylko go zobaczę. Chodź, idziemy. Powstrzymać? Jak trafiłeś do kru? To długa historia. A przed nami długa droga. Należałem do 10 Górskiej, frontowej jednostki współpracującej z Sojuszem Północnym. Kurde, nie wiedziałam, że służyłeś w wojsku. Dlaczego? Chcesz to usłyszeć, czy nie? Sorry. Prowadziliśmy natarcie na Mazar i Sharif. Wpadliśmy w zasadzkę talibów. Szli akurat w przeciwną stronę. Mieli ciężarówki z ZU-23 na naczepach. To takie przerobione armaty przeciwlotnicze. Ciężkie działa. No, chuj ciężkie działa. Nasz Humvee wybuchł i spadł z klifu, prosto do Hari. Wiesz, jak trudno jest utonąć w Afganistanie? Trudno. To jedna wielka jebana pustynia. W każdym razie wyrzuciło mnie przez przednią szybę. A kiedy się ocknąłem, Humvee tkwił do góry kołami w rzece. Wypłynąłem na powierzchnię, żeby zobaczyć, czy ktoś przeżył i wyciągnąłem ciało na brzeg. A potem powtórzyłem to jeszcze 7 razy. A kiedy wyciągnąłem Tanera, mojego sierżanta, miałem dość. Gdy wróciłem do domu, to sam nie wiem, kupiłem motocykl, spędziłem kilka lat w drodze, przenosząc się z miejsca na miejsce i... Do Ferły? Tu się wychowałeś, prawda? No, tak! Kiedy wreszcie osiadłem tu na stałe, dostałem robotę w sklepie z motocyklami takiego starszego gościa o imieniu Jack. I
On stał na czele klubu. Prez! Tak na niego mówiliśmy. Osobiście przyjął mnie w szeregi. Zaraz, Jack. Pamiętam, że Buzer o nim wspominał. Siedział w więzieniu czy coś takiego. Wydarzyło się coś złego i on wziął wszystko na siebie dla dobra klubu. Wygląda na to, że byliście blisko. Cholera. Nie może być za łatwo, nie? Może wrócimy tutaj rano. Znajdziesz narzędzia, których potrzebujesz i wtedy dokończymy sprawę. Może będzie tu mniej świrusów. Czyli nie będzie prysznica? Dobra, ale najpierw ci coś pokażę. Ricky, daj spokój, to był długi dzień. Przestań, dużo wiesz o świrusach. Chcę ci pokazać coś, czego możesz nie wiedzieć. Chodź, i tak tu jesteśmy. Dobra, okej. Jazda. Mogę cię o coś spytać? Boże, powtarzam jeszcze raz. A mogę cię powstrzymać? Czemu ciągle nosisz barwy? Nie wiem, co masz na myśli. No, dlaczego wciąż jeździsz w klubowej skórze? Ty i Buzer, przecież nie próbujecie już nikogo zwerbować ani zaznaczyć swojego terytorium. Nie. Kilku gości, z którymi kiedyś pracowałam, nosiło barwy w weekendy. Raz ich o to zapytałam, to powiedzieli mi, że to ich sposób na pokazanie faka. Nie wiem, policji, władzom, rządowi... A ty przeciwko czemu się buntujesz? Temu, co jeszcze zostało. Słuchaj, nosimy je, bo tak, co chcesz usłyszeć? Znaczy, nie wiem, jak jest z Buzerem, ale ja nie próbuję niczego powiedzieć. Po prostu, te barwy, to właśnie ja. Mam na koncie całe mnóstwo głupich akcji, ale dołączenie do klubu, no, powiedzmy, że... Ricky... Co my tutaj robimy? Przecież widziałem już pociągi śmierci, Nero i Hordy tak samo. Wiem, ale to nie to. Co do kurwa? Patrz. Byłam tu kilka razy, żeby popatrzeć. Mieszkają w starych fabrykach maszyn i wychodzą każdej nocy, jakby ktoś zadzwonił na obiad, nie? Każdego ranka wracają do środka i nie wiem, hibernują. Czyli nigdy nie poszłaś sprawdzić? Haha. Nie. Raz podeszłam za blisko i zaczęło mnie gonić kilka świrusów. To jak pakowanie kija w mrowisko. Chodź, idziemy. Ściemnia się. Dobra, dobra. W każdym razie niedawno widziałem coś, ale mi nie uwierzy. Serio, chcesz gadać? Dobra, to pogadajmy. A nie, zaczekaj, niech zgadnę. Widziałeś helikopter? Zaraz, nie. Skąd wiedziałaś? Pojawiły się tu kilka razy, latały nad Lost Lake. Kurwa. A co czy to? Przecież nie chcą nam pomóc. Z tego, co słyszałam, walą bez ostrzeżenia. Mam to gdzieś. Coś czuję, że nie do końca. Hej, gdzie byłaś przez cały dzień? Ciebie też miło widzieć. Skizo powiedział, że pojechałaś dziś z Deaconem, a ja martwiłam się. Adi, jestem zmęczona, dobrze? Po prostu pięknie. Hej, Dick, dziękuję. Luz, powiedz tylko, jak będziesz chciała zająć się tym transformatorem. Będę w pobliżu. Dobra. Pierdolenie. O co ci chodzi? Nie, nie! O co tobie chodzi? Powiedziałam, jestem zmęczona. Tyle. Dobra, przepraszam. Jak już mówiłam, martwiłam się, wiesz? Nigdy wcześniej nie znikałaś bez słowa. Jasne. I to tyle? Kilka tygodni temu znaleźliśmy skrót.